Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Hydrat, siarczan, sześć żelaza, 2 zawiera 63,31% procenty masowe tlenu. Na podstawie tej informacji oraz obliczeń uczeń ustalił, że tym związkiem jest FeSO4 razy H5H2O. Oceń poprawność tego wniosku i uzasadnij swoje stanowisko. Dobra, no to zapisujemy sobie daną, że zawartość procentowa tlenu w tym hydracie to 63,31%. Sam hydrat, bo będziemy tutaj potrzebować masy molowej, bo same procenty tutaj to za mało, ustalamy sobie, że to jest żelazo, które jest dwuwartościowe i SO4, które też jest dwuwartościowe, czyli nie mamy tutaj indeksów stechiometrycznych, więc bankowo mamy tutaj już 4 tleny razy i jak my wyliczamy nieznany hydrat, to mamy tutaj X H2O. Ale przez to, że tu jest X, my nie będziemy w stanie wyliczyć, ile my tak właściwie mamy tutaj tych tlenów. Więc od razu podstawiamy informację, którą wyliczył ktoś inny i będziemy sprawdzać, czy po prostu to wyjdzie. Ok. No to tak. Żelazo. Przechodzimy do układu okresowego pirasków chemicznych i szukacie jego masy molowej to 56, siarka 32 gramy na mol. Tlen od razu sobie wyliczymy, bo to jest 16 razy 4, a to jest 64. I dodajemy tutaj 5 i w nawiasie mamy 2 wodory, no to 2 gramy na mol. A pojedynczy tlen to 16 gramów na mol. Ok. Sumujemy to sobie i mamy tutaj 152 gramy na mol. A tutaj obojętnie, albo sumujecie sobie nawias, albo wymnożycie sobie to tak, jak chcecie oczywiście. Wyjdzie nam tutaj 90 gramów na mol. Łącznie zatem 242 gramy na mol. Tyle waży cały ten hydrat i teraz musielibyśmy tutaj zapisać, że mamy tych tlenów 4 i 5, czyli 9 moli tlenów, to potrzebujemy masy tych 9 tlenów. Tak właściwie to teraz wyliczalibyśmy małą, już Wam mówię dlaczego. Bo będziemy mieć 9 mol razy 16 gramów na mol. No i wtedy nam się tutaj to skraca, nie? Dlatego mała MK. I otrzymujemy tutaj 144 gramy. To oczywiście jest na 1 mol tej cząsteczki. Zatem zawartość procentowa tlenu w tym związku to 144 gramy na 242 gramy, bo już pomijamy, że na 1 mol tej cząsteczki, razy 100%. Gramy nam się oczywiście skracają, wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i wychodzi nam tutaj około 59,5%. Czyli ten wynik, który nam wyszedł, jest niezgodny z tym, co mamy podane w treści zadania, czyli uczeń niepoprawnie wykonał swoje obliczenia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Szukamy zatem odpowiedniego wzoru hydratu. Zawartość tlenu w tym hydracie jest zbyt mała, więc musimy tutaj zwiększyć liczbę moli tej wody i tutaj spróbujemy na 6 moli wody to teraz zrobić, czyli tutaj o 6 byśmy to zwiększyli, zapiszmy tutaj w tym miejscu, a wiem, że za mało, no bo zawartość procentowa wyszła nam za mała niż tutaj, nie? Czyli mamy FeSO4, a możemy się tutaj zwiększać tylko o liczby naturalne, bo współczynniki stechiometryczne nie są ułamkami. Stąd wiem, że zrobię o jedno więcej i to sprawdzę. Czyli
Tutaj mam o jedną cząsteczkę więcej, a jedna cząsteczka to 18 gramów na mol, czyli będę mieć teraz 260 gramów na mol. Ok. I teraz w tym hydracie znajduje się, tutaj to jest razy to, 10 moli tego tlenu, czyli tutaj tak samo jak było, tylko teraz mamy 10 mol razy 16 gramów na mol. Otrzymujemy 160 gramów. Ok. I teraz zawartość procentowa tlenu to 160 gramów na 260 gramów razy 100% i daje nam to około 61,5%. Dalej jest za mało. Zatem jedziemy jeszcze raz. I nie 6, a 7 tutaj zrobimy, czyli zwiększamy już o 36, no to będziemy mieć 278. Tutaj dajemy teraz 7. 7 razy 16. Przepraszam, nie 7, tylko musimy wyliczyć, ile my tu teraz mamy ich. 7 razy 1 to jest 7, dodać 4 to mamy teraz 11. 11 razy 16 to 176 gramów. Teraz wrzucamy to tutaj. Gramy się skracają, wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i mamy około 63,3%. Czyli nam się to pokryło. Zatem poprawny wzór tego hydratu to jest FeSO4 razy 7H2O. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.